Siema, siema, Senduwix. A w dzisiejszym odcinku ten odcinek z zadania dnia będzie wyjątkowy, bo muszę powiedzieć wam o kilku rzeczy. I ten odcinek będzie się wyróżniał od innych odcinków, bo wiecie o tym, że w tej serii nic nie mówiłem, bo po co mam mówić, podkazywać, ale w tym odcinku muszę wam coś powiedzieć bardzo ważnego o tej serii. Powiem tak, niestety cały ten postęp w zadaniu dnia mi się zresetował i muszę je robić od nowa, ale spokojnie. Widziałem komentarze, widziałem wszystko, że już wam seria się już przyjadła. Nie dziwię się, mi też mi się już przyjada i nie chcę mi się już tu nagrywać. Dlatego dokończę tą serię do 30 dnia. Ostatni dzień, nie wiem kiedy zobaczycie. Na pewno nie w tym miesiącu. Na pewno mi się wydaje, że początkiem listopada. Bo naprawdę. Tak byłem wkurwiony, że naprawdę miałem już 19 dzień 28 i to jest tak głupie w GTA. Jak się zrobi zadanie dnia i szybko się włączy GTA, to postępy się nie zapisuje. To jest to jest tak chillowe, że pamiętacie, jeżeli ktoś z was chce zrobić to zadanie dnia, że zaliczy ten postęp, tą nagrodę czy zaliczyć ten postęp przez cały miesiąc, to pamiętajcie, musicie sprawdzać cały czas, czy macie to zaliczone, bo nie? I jak zrobiliście to i szybko włączycie GTA, wejdźcie potem jeszcze raz do GTA i sprawdzajcie te postępy, bo czasami się no kurde nie zapisuje i trzeba je wykonywać jeszcze raz, nie? Mimo, że je zrobiliście, nie? No i niestety, no. Nagrałem ten dzień do 30 dnia, ostatni dzień, zobaczycie to dopiero kiedy te postępy nabiję od nowa. Już nabiłem czwarty dzień, brakuje mi jeszcze 24 dni, czyli nie wiem, 3 tygodnie. No i będę musiał sprawdzać cały czas, czy mi się te postępy zaliczają, nie? Bo to jest tak głupie, że szkoda słów, nie? I też wiem, że wam seria się wam znudziła, nie dziwię się, bo cały czas tylko to się rzucałem, ale nie nagrywałem tylko dla was, nie tylko dla kanału, ale też dla siebie i też, żeby jakieś filmy byłyby też na kanale, żeby jakaś seria była, nie? I dlatego taką serię stworzyłem, nie? Żeby było coś na kanale, nie? I ja doskonale o tym wiem, że ludzie z GTA też robią zadania dnia i widziałem nawet na YouTubie, że niektórzy nie wiedzieli, jaką dane zadanie dnia wykonać. I dlatego taką serię stworzyłem, nie? Żeby ludzie pomóc, nie? Niektórym, którzy nie wiedzą. I też dla siebie, dla kanału, żeby to było, nie? I też wykonywałem na swoim pierwszym koncie zadania dnia i chciałem też dla siebie to też stworzyć, nie? No i co mogę wam powiedzieć? Na pewno będą lepsze odcinki teraz, będą glitche, będą różne takie trzy odcinki chyba, tak, trzy odcinki, które ostro u mnie się stało, nie? Musicie je zobaczyć. Nie wiem, czy ktoś, kogokolwiek z was widział takie coś, tylko postanowiłem to też nagrać i niedługo na kanale też to zobaczycie. Więc naprawdę będzie ciekawie, oczekujcie na kanale, subujcie kanał z dzwoneczkiem. Łapkujcie do zasięgu, komentujcie, miłe komentarze. Więc naprawdę będzie grubo. I tak samo też liczę, żebyśmy wbili te 1000 subskrypcji. Więc musimy włączyć siły. No. Chciałem tyle wam powiedzieć, że mi się zadania dnia zestawały, postępy i chciałem o tym was poinformować, że ostatni odcinek, 31 dzień. Zobaczycie nie tak szybko, bo muszę to po tym nabijać, więc no. Więc tyle, co chciałem powiedzieć. Oglądajcie dalej. To ostatni dzień. Widzimy się w nowych odcinkach. Siema wszystkim. Yo! Ludziska, siema.